Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś wracamy do serii Zabójcza Warszawa, w której przedstawiam sprawy ze stolicy Polski. W odcinku na YouTubie znajdziecie nagrania i zdjęcia, które zrobiłam do tej sprawy, więc jeśli słyszymy się gdzieś indziej, zachęcam Was do zajrzenia i tam. Na tapet biorę sprawę, która wstrząsnęła Warszawą kilkanaście lat temu, gdy na jaw wyszło, że cztery osoby zniknęły bez śladu. Prawdopodobnie straciły życie, ale do dziś nie znaleziono ciała żadnej z nich. Wśród nich jest ojciec ze swoją córką, instruktor tańca oraz ksiądz. Te cztery osoby łączy jeden mężczyzna, który znał każdą z nich. To właśnie jego losy Wam dzisiaj przedstawię. Czy to on stoi za zniknięciem tych osób? Jaki miałby motyw? I najważniejsze pytanie, czy można skazać kogoś za kilka zabójstw, bez żadnego ciała? Posłuchajcie w dzisiejszym odcinku. Moim zdaniem to jedna z najbardziej zaskakujących polskich spraw, o jakich miałam okazję Wam opowiedzieć w moim podcaście. A przebieg zdarzeń brzmi wręcz jak scenariusz filmowy czy materiał na dobrą książkę. Wiąże się to też z tym, że sprawa ta na pewno wywoła w Was wiele emocji. I taka prośba ode mnie, gdy będziecie komentować, to pamiętajcie, aby mimo wszystko zachować kulturę wypowiedzi. Przypominam też o subskrypcji podcastu, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Gdy do Małgorzaty przyszli policjanci, powiedziała, że męża widziała po raz ostatni 27 lutego, czyli aż półtora miesiąca wcześniej. Miało to mieć miejsce podczas urodzin jej młodszej córki, Wiktorii. Nie wyglądała na zmartwioną, wręcz przeciwnie, zachowywała spokój. Zastanawiające było również to, że kobieta nie martwiła się również o swoją starszą córkę, z którą również od takiego czasu nie miała kontaktu. Policjanci wiedzieli jedno, w tej rodzinie działo się coś niedobrego. Wesoła to dzielnica Warszawy. W latach 1969-2002 stanowiła samodzielne miasto. Znajduje się po wschodniej części Warszawy. Od zachodu graniczy z Rembertowem i Wawrem. Jej powierzchnia to prawie 23 km2. A według danych z 2023 roku dzielnica ta była zamieszkiwana przez ponad 26 tysięcy osób. I taka ciekawostka. Po przyłączeniu Wesołej do Warszawy podjęto precedensową decyzję. Mianowicie uznano, że bez zmian pozostawione zostaną ulice, które dublowały się już w Warszawie. Łącznie miało być to ponad 260 ulic. I przykładem takiej ulicy jest ulica Wiejska, która znajduje się w Starej Miłosnej, ale też możecie ją kojarzyć jako ulicę znajdującą się w dzielnicy Śródmieście. I chyba wiecie, co tam jest. W każdym razie, jeśli zastanawiacie się, jak w takim razie te ulice są rozróżniane, to jeżeli ma to być ulica znajdująca się w Wesołej, to po prostu dodaje się Warszawa Wesoła. Inny jest też kod pocztowy. Ale dlaczego mówię o tej dzielnicy? Bo właśnie tutaj mieszkali Małgorzata i Zbigniew, od których zaczyna się nasza dzisiejsza historia. Para poznała się w 1987 roku. I choć o początkach ich znajomości nie wiadomo za wiele, to jednak wiemy, że dosyć szybko postanowili zawrzeć związek małżeński. A już 21 marca 1988 roku urodziła im się córka, której nadali imię Aleksandra. Rodzina mieszkała w Wesołej i wiodła życie, które na tamte czasy określilibyśmy jako typowe dla klasy średniej.
Pieniędzy im nie brakowało, ponieważ Zbigniew prowadził kilka dobrze prosperujących stoisk ze sztuczną biżuterią, które były ulokowane w warszawskich centrach handlowych. Małgorzata z kolei zajmowała się domem i córką. Rodzina była też dosyć mocno związana z kościołem. Zbigniew śpiewał w chórze przykościelnym. Miał też znajomości wśród księży i kleryków, a do tego był bardzo zaangażowany w życie wspólnoty chrześcijańskiej. Jednak rodzina, która na pozór wydawała się wieść całkiem zwyczajne życie, skrywała ważny sekret. Co nim było? Mianowicie chodziło o skłonności homoseksualne Zbigniewa, które zaczął przejawiać niedługo po ślubie. Mężczyzna jeszcze nie do końca potrafił się w tym rozeznać, więc twierdził, że jest przynajmniej biseksualny, a może i homoseksualny. Małgorzata, która kochała męża i chciała z nim dalej być w związku małżeńskim, akceptowała to, że nie spełni jego wszystkich zachcianek. Że jako kobieta nie zrealizuje jego potrzeb. Dlatego też zgadzała się na jego jednorazowe spotkania z różnymi mężczyznami. Następnie przeprowadzania różnych partnerów mężczyzny do domu, a ostatecznie nawet i podejmowania prób trójkątów z tymi zapraszanymi mężczyznami. Wśród tych mężczyzn mieli się pojawiać także klerycy i księża. W pewnym momencie nawet Zbigniew miał być związany z pewnym klerykiem, do którego wraz z żoną jeździli aż do Poznania. Nocowali wtedy z nim w hotelach lub to on odwiedzał małżeństwo i zostawał u nich przez kilka tygodni. Małgorzata była otwarta na propozycję męża i jeśli Zbigniew proponował, że może do nich dołączyć, to wtedy również sypiała z jego kochankami. I czasami było to tak, że był to trójkąt, a czasami było to tak, że Małgorzata sypiała z danym kochankiem, a Zbigniew ich obserwował. Mężczyzna miał się wobec żony zachowywać apodyktycznie. I to też miało być odpowiedzią na to, dlaczego kobieta w ogóle się na to godziła. Po latach Małgorzata wspominała, że Zbigniew finansował swoich partnerów seksualnych, którzy gościli w ich domu. Wydawało się, że wszystkim taki układ pasował. A przynajmniej minęło tak kolejnych kilka lat i nikt się temu nie buntował. Wszystko jednak zmieniło się w 1996 roku, kiedy to Zbigniew poznał 16-letniego Mariusza, pochodzącego z ubogiej rodziny nastolatka, który uciekł z rodzinnego domu w Pułtusku i zamieszkał na warszawskiej ulicy. Zarówno Zbigniew, jak i Małgorzata mieli wtedy po około 30 lat. Między nimi było więc 14 lat różnicy. To Zbigniew zaprzyjaźnił się z chłopakiem. Słuchał jego zwierzeń, dużo z nim rozmawiał, a nawet zaangażował w sprawy kościelne. Mariusz zaczął służyć do mszy jako ministrant. A że miał ładny głos, to zaczął także śpiewać w chórze wraz ze Zbigniewem. Mężczyzna zapraszał go też często na towarzyskie spotkania i herbatę do księdza Piotra, który prowadził chór, a później do swojego domu. To właśnie tam Mariusz poznał żonę Zbigniewa, czyli Małgorzatę. Podczas jednej z takich wizyt Zbigniew odważył się w końcu wykonać krok w stronę Mariusza. Postanowił go pocałować. Nastolatek nie był tym zainteresowany. Dał do zrozumienia starszemu mężczyźnie, że sobie tego nie życzy. Zbigniew zaakceptował to i wycofał się z kolejnych prób. Jednak nie na długo, bo wszystko zmieniło się, gdy Mariusz skończył 18 lat. To właśnie wtedy mężczyzna zaproponował, aby chłopak z nimi zamieszkał. Zaczął mu też pomagać finansowo i zatrudnił go w swoim sklepie z biżuterią. W tym czasie rodzina kupiła dom w Starej Miłosnej i razem z Mariuszem się tam przeprowadzili. Jak się można było spodziewać, propozycja Zbigniewa nie była do końca bezinteresowna. Mariusz był w jego typie, podobał mu się. Więc nie minęło dużo czasu, kiedy to nastolatek zaczął brać czynny udział w łóżkowych igraszkach małżeństwa. Na początku wyglądało to tak, że Mariusz uprawiał seks z Małgorzatą,
która była zachęcana przez swojego męża, ale bywało też i tak, że to Zbigniew sypiał z nastolatkiem. I może zastanawiacie się, czy taki układ odpowiadał całej trójce, ale szybko wyszło, że tak, bo nawet Małgorzata, która początkowo nie była zadowolona z pomysłów męża, z czasem zaczęła coś czuć do Mariusza. W tym układzie małżeństwo wraz z Mariuszem przeżyło następne 3 lata, zanim sytuacja zmieniła się po raz kolejny. Co takiego się stało? Otóż Małgorzata zaszła w ciążę i urodziła 2. córkę, Wiktorię. I być może zastanawiacie się, kto był ojcem. Oficjalnie oczywiście Zbigniew, ale dla wszystkich było oczywiste, że tak naprawdę ojcem był Mariusz. Taki obrót spraw zupełnie zmienił dynamikę tego trójkąta, co z czasem miało doprowadzić do odsunięcia Zbigniewa od rodziny. Zanim tak się stało, w pierwszych latach po urodzeniu Wiktorii wszyscy starali się żyć wspólnie i na pozór niewiele się zmieniło. Mariusz nadal pomagał Zbigniewowi w prowadzeniu działalności. Dbał także o relacje ze swoją biologiczną córką, ale też niezmiennie sypiał z Małgorzatą. Powoli dla wszystkich stawało się jasne, że między tą dwójką coś się dzieje. Że mimo ich różnicy wieku połączyło ich jakieś uczucie i że nie chodzi już o sam seks. Mariusz i Małgorzata chcieli być razem. W pewnym momencie Mariusz po różnych staraniach otrzymał od państwa mieszkanie. Była to kawalerka, ale uznał, że to odpowiednia chwila, aby zaproponować Małgorzacie, by ta zamieszkała wraz z nim. Dla kobiety zamienienie domu na kawalerkę nie było jednak czymś, na co chciała się zgodzić. Z drugiej strony nie do końca chciała dalej mieszkać ze Zbigniewem. Właściwie między nimi wszystko się popsuło, i byli w czymś w rodzaju separacji. Atmosfera robiła się coraz mniej przyjemna, więc kiedy Wiktoria skończyła 3 lata, Małgorzata zdecydowała się zabrać córki i zamieszkała z nimi u swojej matki. Uznała jednak, że to rozwiązanie tymczasowe i cały czas rozmawiała ze Zbigniewem, a wręcz namawiała go do tego, aby ten wynajął dla niej i dzieci mieszkanie, za które oczywiście miałby cały czas płacić. Ostatecznie mężczyzna na to przystał. Nie spodziewał się chyba jednak, że gdy kobieta tam zamieszka wraz z dziećmi, to wkrótce dołączy do nich także Mariusz. I choć taki układ mu nie do końca pasował, to nie zdecydował się przestać płacić za to mieszkanie. W związku z tym utrzymywał żonę, jej kochanka i 2 dzieci. Również i ta sielanka nie trwała zbyt długo. Wkrótce doszło do kolejnych roszad w tym pokręconym układzie. Tym razem to Ola, starsza córka małżeństwa, wyprowadziła się od mamy i zamieszkała, w zależności od źródeł, z ojcem lub z babcią. Nastolatka miała już wtedy żal do swojej mamy, że ta była tak zaabsorbowana swoim życiem miłosnym i związanym z nimi problemami, że nie poświęcała jej wystarczającej uwagi. Nie czuła się dla niej ważna. Dlatego też zdecydowała, że dłużej nie będzie mieszkać ze swoją matką. Kochała też swojego ojca i nie mogła patrzeć, jak ten cierpi. Miała wrażenie, że jedyne, co jej matka robi, to czasami pojawia się na szkolnych wywiadówkach, choć z czasem to i tak jej tata przejął ten obowiązek. A poza tym właściwie nie miała poczucia, że zwraca na nią uwagę. Na ten temat żaliła się nawet koleżankom ze szkoły. Nie akceptowała nowej sytuacji. Wcześniej już było dziwnie, a teraz to zupełnie zrobił się chaos. Możliwe też, że do jej decyzji o wyprowadzce przyczynił się fakt, że w międzyczasie Mariusz zaczął się opiekować swoim młodszym kuzynem, Krzysztofem, który przez jakiś czas zamieszkał wraz z nim i Małgorzatą. I Krzysztof jest właściwie ważną postacią. Dlatego zapamiętajcie to imię, bo za jakiś czas do niego wrócimy. Tymczasem Aleksandra po wyprowadzce od mamy i Mariusza zdecydowanie
poczuła się lepiej. Zbigniew, zdając sobie sprawę z tego, że raczej jego małżeństwo jest skończone, a wcześniejszy układ z żoną i Mariuszem nie ma już zastosowania, postanowił związać się z innym mężczyzną. Córka mężczyzny bez problemu zaakceptowała jego nowego partnera. Nawet można powiedzieć, że polubiła. Dla niej po tylu latach to coś całkiem normalnego. Doskonale odnalazła się w tej nowej rzeczywistości. W tym czasie była już nastolatką i jak się okazało, nietypowe życie rodzinne oraz seksualne jej rodziców zdecydowanie na nią wpłynęło i powoli zaczęło się przejawiać w jej zachowaniu. Aleksandra była świadoma istnienia dziwnego trójkąta pomiędzy jej mamą, tatą a Mariuszem. Oczywiście też domyślała się, że cała trójka uprawiała ze sobą seks. Nie kwestionowała jednak tego, nie zastanawiała się nad tym, po prostu to akceptowała. Około 2003 roku, kiedy Aleksandra miała 15 lat, związała się z Piotrem. I jeśli chodzi o sferę seksualną, to w tej kwestii nie miała żadnych zahamowań. Bardzo szybko rozpoczęła współżycie ze swoim chłopakiem. Co więcej, dosyć szybko uznała, że fajnie byłoby urozmaicić ich seks i w tym celu zaczęła szukać dodatkowych partnerów seksualnych dla nich obojga na nieistniejącym już portalu lover.pl. Działała tam pod nickiem Mala Andaluzja, czyli zapewne Mała Andaluzja. Późniejsze analizy śledczych wykażą coś bardzo zaskakującego, bowiem okaże się, że najprawdopodobniej dziewczyna utrzymywała też stosunki seksualne z konkubentem mamy, czyli Mariuszem. Dosyć szybko wyszło też na jaw, że Aleksandra mierzyła się z jakimiś problemami. Świadczyć o tym miały m.in. skłonności do samookaleczania się, częsty niepokój i to, że nie umiała sobie znaleźć miejsca w życiu. I mniej więcej w takiej atmosferze mijały jej kolejne lata. Aż do 2006 roku, kiedy to Aleksandra miała już 18 lat i wciąż była uczennicą liceum plastycznego. To właśnie w kwietniu wspomnianego roku doszło do pierwszych dziwnych sytuacji, których finał okazał się być tragiczny. W nocy z 4 na 5 kwietnia Zbigniew otrzymał od swojej, nadal jeszcze oficjalnie żony, Małgorzaty, SMS-a z prośbą o spotkanie. Kobieta prosiła, żeby mąż podjechał w pobliże wynajmowanego przez nią mieszkania, ponieważ musi z nim pilnie omówić pewną sprawę. Następnego dnia więc Zbigniew pojechał we wskazane miejsce, zabierając ze sobą Olę, ale pod blokiem ku swojemu zaskoczeniu zastał jedynie Mariusza oraz jego kuzyna Krzysztofa. Mariusz wtedy powiedział, że Małgorzata jest właśnie przesłuchiwana na komisariacie, sam nie wie o co chodzi, ale trzeba tam pilnie pojechać. Oczywiście był to argument, który poruszył Zbigniewa, więc jak najszybciej postanowili tam się wybrać. Cała czwórka, trzech mężczyzn oraz Aleksandra, wsiadła do samochodu Mariusza. Jednak mężczyzna, zamiast na policję, zawiózł ich do mieszkania w Starej Miłosnej. W tym czasie stało ono puste, ponieważ po wyprowadzce Małgorzaty Zbigniew planował przeprowadzić w nim remont. Bardzo szybko okazało się, że Małgorzata wcale nie jest na żadnym komisariacie, a to wszystko jest jedynie sprytnym planem Mariusza, który chciał wymusić na Zbigniewie kilka ważnych dla siebie rzeczy. Chodziło o przekonanie mężczyzny, żeby rozwiódł się w końcu z Małgorzatą i zrzekł praw ojcowskich do Wiktorii. Dodatkowo chciał, żeby Zbigniew spłacił połowę wartości domu w Starej Miłosnej. Było to około 200 tysięcy złotych i jeszcze na dokładkę podpisał polisę na życie. Oczywiście w tej polisie miał uposażyć Małgorzatę na wypadek swojej śmierci, a suma ubezpieczenia miała wynieść aż 2 miliony złotych.
Mariusz był świadomy tego, że sam nie jest w stanie odpowiednio zabezpieczyć finansowo swojej partnerki oraz małej córeczki. Zwłaszcza, że był bezrobotny, więc uznał, że właśnie tak zdobędzie niezbędne pieniądze. Po dotarciu na miejsce mężczyzna i jego kuzyn zaprowadzili Zbigniewa do jednego pokoju, a Aleksandrę do innego. W tym czasie Mariusz miał związać Zbigniewa i zakneblować go, a potem przestawić mu do głowy pistolet. Krzysztof w tym czasie miał trzymać nóż przy jego brzuchu. To był szantaż. Jednak kiedy po kilku kopniakach udało im się wymusić na porwanym obietnicę spełnienia ich żądań, mężczyźni postanowili rozwiązać Zbigniewa i napić się z nim. Mariusz też wtedy od razu zadzwonił do agenta ubezpieczeniowego i poprosił go o przyjazd do Starej Miłosnej. Wkrótce tak się stało. Mężczyzna dojechał na miejsce. Spotkał się wtedy z trzema mężczyznami. Wśród nich był Zbigniew, który chciał podpisać umowę ubezpieczenia. Od razu też był gotów opłacić koszty sporządzenia tej umowy. Ale okazało się, że aby była ona ważna, potrzebne jeszcze są dwie sprawy. Po pierwsze, aktualne badania lekarskie. Po drugie, audyt finansowy. Oczywiście wcześniej nikt o tym nie wiedział, więc mężczyźni nie posiadali takich dokumentów. Zdecydowanie pokrzyżowało więc to plany Mariusza. Trudno tutaj mówić o jakimś logicznym postępowaniu, ale kiedy wyszło to na jaw, że nie da się podpisać tej umowy, to Mariusz wtedy puścił Zbigniewa i Aleksandrę wolno. Chyba licząc na to, że ci nie pójdą na policję. Być może wierzył, że to, co ich łączy, jest na tyle silne, że nie musi się obawiać. Cała ta sytuacja zdecydowanie wpłynęła na Zbigniewa i jego córkę. Mężczyzna wrócił do Warszawy roztrzęsiony i od razu napisał SMS-y do kilku członków grupy, która działała przy parafii i do której oczywiście sam należał. Jedną z osób, do której napisał, był Mirosław. To właśnie u niego Zbigniew zwołał pilne spotkanie jeszcze tego samego dnia. Aleksandra natomiast napisała do swojego chłopaka. Dała mu do zrozumienia, że nie może mu teraz niczego powiedzieć, ale żeby był ostrożny i wskazała, gdzie mają się spotkać, czyli u Mirosława. W końcu mężczyzna i jego córka dotarli do domu wspomnianego mężczyzny. Pojawiły się tam także inne zaproszone osoby. A gdy byli już wszyscy, Zbigniew opowiedział swoją historię. Dokładnie przekazał, co stało się tego dnia wcześniej i jakie miał wobec niego żądania Mariusz. Pokazał także znajomym obrażenia, jakich doznał podczas tego porwania, między innymi czerwone ślady na czole. Twierdził, że powstały na skutek zaklejenia jego oczu taśmą klejącą. Po mężczyźnie od razu było widać, że jest zdenerwowany. Trzęsły mu się ręce. Również Aleksandra wyglądała na przerażoną. Gdy ojciec nie dawał rady, to ona próbowała wytłumaczyć zszokowanym członkom grupy, co takiego się wydarzyło. Powiedziała też, że tata podpisał tę umowę ubezpieczenia i że był to szantaż. Po tym spotkaniu wszyscy wspólnie, łącznie z nastolatką, uznali, że muszą odreagować. A jak zrobić to najlepiej? Pomysł był taki. Udadzą się na zabawę do klubu gejowskiego, w którym przeważnie imprezowali. Mimo, że było to ich ulubione miejsce, to jednak zabawa nie sprawiła, że Zbigniew poczuł się lepiej. Wciąż powtarzał, że jeszcze może dojść do tragedii. Twierdził ku zaskoczeniu innych, że Mariusz podobno działa w zorganizowanej grupie przestępczej i że coś może mu grozić. Pytanie tylko, dlaczego w takim razie nie udał się na policję? Na pewno ten dzień zmienił wszystko. Od tej pory Zbigniew był cały czas zdenerwowany, bał się o to, co się może wydarzyć. Podobne przemyślenia miała także Aleksandra. To, że coś z nastolatką się działo, zauważył m.in. jej chłopak oraz znajomy z grupy parafialnej Mirosław. Następnego dnia po wydarzeniach w Starej Miłosnej mężczyzna otrzymał od nastolatki SMS-a, w którym przekazała, że
ma do niej pisać w taki sposób, żeby nikt się nie zorientował, że wie o tym wszystkim, co się wydarzyło. Mirosław nie do końca zrozumiał, o co chodzi, ale uznał, że dla bezpieczeństwa najlepiej w ogóle ograniczy kontakt z nastolatką. I że będzie używał do tego celu komórki tylko w wyjątkowych okolicznościach. Nastolatka pisała też do swojego chłopaka. Wyjawiała mu, że jest pod ogromną presją i że nie radzi sobie z tym do końca. Ale nie za bardzo było wiadomo, jak jej pomóc, co Piotr mógłby zrobić, aby jakoś ją wesprzeć. Na razie wydawało się, że trzeba poczekać i zobaczyć, co przyszłość przyniesie. W tym dziwnym napięciu minęło kolejnych kilka dni. I pomimo wcześniejszego niepokoju, wyglądało na to, że powoli wszystko zaczyna wracać do normy. Były to jednak tylko pozory. 9 kwietnia Mariusz zaprosił Zbigniewa i Olę na wspólną kolację w mieszkaniu, w którym mieszkał wraz z Małgorzatą. I wydaje się, że logicznym byłoby odmówienie. W końcu był to człowiek, który dopiero co im zagrażał. To jednak Zbigniew i Ola zgodzili się na tę kolację pod pretekstem, że ma to być na zgodę. Kolacja miała być już następnego dnia, czyli w poniedziałek, 10 kwietnia, wieczorem. Mieszkanie to znajdowało się przy ulicy Dzielnej w Warszawie. Choć z jednej strony Aleksandra była przerażona spotkaniem Mariusza, z drugiej cieszyła się na myśl o spotkaniu z mamą i siostrą. Dlaczego jednak Zbigniew się na to zdecydował? Czy robił to dla córki, aby ta spotkała się z Małgorzatą i Wiktorią? Czy może chodziło o co innego? Trudno powiedzieć. Również osoby z otoczenia Zbigniewa i Aleksandry nie do końca rozumiały, dlaczego ci zgodzili się na tę kolację. Odradzali im udział w niej. Twierdzili, że nie jest to zbyt dobry pomysł. Wręcz doradzali, aby mężczyzna zerwał kontakty z Mariuszem, a najlepiej zawiadomił policję o zajściu w Starej Miłosnej. Niestety, tak się nie stało. 10 kwietnia, czyli w dniu planowanej kolacji w mieszkaniu przy ulicy Dzielnej, o godzinie 23 Ola napisała do swojego chłopaka. Z wiadomości wynikało, że wszystko jest ok, a następnego dnia czekają ciężki dzień w szkole. Jednak chyba nie wszystko było w porządku, bo nad ranem Piotra obudził hałas. Była to Ola. Dziewczyna rzucała patykami w okno pokoju chłopaka, bo ten nie odbierał od niej telefonu. Okazało się, że przez całą noc napisała do niego wiele SMS-ów. Z ich treści wynikało, że niedługo pojawi się u niego w domu. Ale chłopak miał wyłączony dźwięk w telefonie i spał, więc nie odczytał tych wiadomości. Aleksandra jednak potrzebowała się z nim spotkać, więc nie zważając na to, przeszła pod jego dom. Kiedy Piotr ją wpuścił do domu, dziewczyna była przerażona i potrzebowała wyrzucić z siebie te wszystkie emocje. Płakała. Opowiedziała wtedy Piotrowi, że żadna kolacja nie doszła do skutku, bo Mariusz i Krzysztof pod przymusem zawieźli ją i jej ojca na działki koło Półtuska. Nastolatce udało się wyprosić u Mariusza, żeby późnym wieczorem przywiózł Olę do jej chłopaka na Brudno, pod pretekstem konieczności zmiany bielizny. Ale wymusił na niej obietnicę, że już kolejnego dnia stawi się o godzinie 14 przy ulicy Dzielnej. Po wyrzuceniu z siebie całej tej historii, nastolatka była tak wykończona, że położyła się spać, a Piotr koło niej. Chłopak oprócz tego, że wysłuchał swoją dziewczynę, to nie za bardzo wiedział, jak jej pomóc. Następnego dnia odprowadził ją do mieszkania jej matki i Mariusza. Wtedy też widział ją po raz ostatni. Dokładnie zapamiętał, jak dzwoniła domofonem przy bloku. Zanim się rozeszli, ustalili jeszcze szyfr. Miało być tak. Jeśli Ola napisze do niego SMS-a, którym użyje słowa dobrze, będzie to oznaczało, że pojawiły się kłopoty. Jeśli napisze
ok, to będzie oznaczało, że wszystko jest w porządku. A jeśli napiszę super, jest bardzo źle. Minęło kilka godzin. Piotr wciąż czekał na wiadomość od Aleksandry. W końcu, około godziny 17, otrzymał SMS-a od dziewczyny. Ku jego zaskoczeniu, Ola w ogóle nie użyła ustalonego szyfru. Co więcej, wiadomość brzmiała tak, jakby to nie ona ją napisała. Była tam wzmianka o tym, że sprawy się przedłużają, ale jeśli się skończą, to Ola przyjedzie do niego. Zero konkretów, zero wskazówek, zero jakichkolwiek informacji o tym, co się dzieje i dlaczego to wszystko się przedłuża. Piotr był coraz bardziej zestresowany. Następne wiadomości przyszły dopiero przed godziną 23. To wtedy Piotr otrzymał kolejnego SMS-a. Tym razem Aleksandra napisała, żeby spotkali się u Mirosława, czyli wspomnianego już wcześniej członka grupy parafialnej. Zaproponowała, aby było to o godzinie 23. Piotr, nie myśląc zbyt długo, od razu się zerwał i pospieszył na spotkanie. Ale zanim dotarł do mieszkania Mirosława, otrzymał kolejną wiadomość. Tym razem Aleksandra napisała, że nastąpiła zmiana planów i jednak pojawi się u niego w domu, około północy. Piotr zawrócił więc do domu i nerwowo oczekiwał swojej dziewczyny. Mijały minuty, potem godzina. Po nastolatce nie było śladu. Poczekał na nią jeszcze do pierwszej w nocy, a potem wrócił do mieszkania. Ola się nie pojawiła. Od tego momentu już nigdy więcej nie miał z nią żadnego kontaktu. Okazało się, że w tym czasie Piotr nie był jedyną osobą, z którą kontakt miała Ola. Już dzień wcześniej, kiedy Mariusz zaprosił Zbigniewa i jego córkę na kolację, Ola napisała SMS-a do Mirosława. Pisała w nim, że się boi i że podejrzewa, iż Mariusz może specjalnie zaaranżować spotkanie tak, żeby na początku jej mamy nie było w domu. Twierdziła, że w ten sposób może chcieć się przekonać, czy dziewczyna się przestraszy. Nastolatka poprosiła także Mirosława o ustalenie jakiegoś hasła bezpieczeństwa, którym mogłaby się z nim w razie co komunikować. Mężczyzna był tym zdecydowanie zaniepokojony i nie podobało mu się to, że Zbigniew wraz ze swoją córką w ogóle przystali na to spotkanie. Czuł, że nic dobrego z tego nie będzie. Kiedy więc miało się zacząć, czyli 10 kwietnia o godzinie 19, zadzwonił do Zbigniewa z pytaniem, czy wszystko jest w porządku. Wtedy ku swojemu zaskoczeniu dowiedział się, że wcale nie są przy ulicy Dzielnej, tylko w domu Mariusza, w Wyszkowie, jakieś 60 km od Warszawy. Mimo tego mężczyzna zapewnił kolegę, że wszystko jest w porządku. Po prostu będą tam nocować, a do Warszawy wrócą kolejnego dnia rano. Mirosława trochę to uspokoiło, ale nadal czuł niepokój. Niczego więcej nie mógł jednak zrobić. Kolejnego dnia, czyli 11 kwietnia, postanowił jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wybrał numer do Zbigniewa i czekał. Nikt nie odbierał. Potem zadzwonił znów. I znów. I tak do południa. Za każdym razem nikt nie odbierał. Mirosław postanowił jednak się nie poddawać. Dzwonił dalej. W końcu ktoś odebrał telefon. I choć po drugiej stronie odezwał się Zbigniew, to coś było nie tak. Brzmiał zupełnie jak nie on. Ale powiedział, że wszystko jest okej i że zaraz będą jechać. Dla pewności Mirosław poprosił więc, aby podał mu do telefonu Olę. Ku swojemu zaskoczeniu, kiedy Zbigniew usłyszał tę prośbę, rozpłakał się i przerwał połączenie. Mirosław był w szoku. Chwilę mu to zajęło, aby otrząsnąć się z całej tej sytuacji. W końcu zadzwonił do Aleksandry. Dziewczyna odebrała. I wtedy też zapytał, jak wygląda sytuacja, czy wszystko jest w porządku.
na co usłyszał, że zaraz będą wracać, ale już nie są tam, gdzie byli przedtem. Co dziwne, to ostatnie zdanie powtórzyła bardzo, bardzo powoli, tak jakby chciała coś zasugerować. Ale Mirosław nie za bardzo się połapał, o co jej mogło chodzić. Rozłączyli się, a później mężczyzna postanowił jeszcze raz zdzwonić się z Olą. Uznał, że dopyta, gdzie są, żeby podała jakiś adres, ale dziewczyna nie chciała tego zrobić. Potem już więcej nie rozmawiali. To był ostatni raz, kiedy Mirosław nawiązał kontakt z tą dwójką. Minęło kilka dni. Nadal zarówno z Olą, jak i ze Zbigniewem nie było żadnego kontaktu. W końcu do Piotra zadzwoniła Małgorzata, mama Oli. Kobieta zapytała chłopaka, czy wie, gdzie przebywa jej córka. Piotr był zdumiony. Wyjaśnił, że przecież osobiście odprowadził dziewczynę pod klatkę mamy na umówione spotkanie. Widział, jak wchodziła do środka. Powinny się spotkać. Ale Małgorzata powiedziała coś, co sprawiło, że Piotr się przeraził. Okazało się, że nic nie wiedziała o żadnym spotkaniu. A wręcz twierdziła, że była wtedy z młodszą córką na zakupach. To mogło oznaczać, że tamtego dnia wcale nie widziała Aleksandry. Był to właśnie moment, gdy Piotr zrozumiał, że stało się coś niedobrego i że trzeba zacząć działać. Wtedy też zdecydował, że jedzie na policję zgłosić zaginięcie swojej dziewczyny. Do podobnych wniosków doszedł w końcu Mirosław, który także po kilku dniach wybrał się na policję. Dokładnie 15 kwietnia i złożył zawiadomienie o zaginięciu Zbigniewa i Aleksandry. W końcu ktoś zaczął ich szukać. Przy takim splocie wydarzeń dla policjantów szybko stało się jasne, że osobami, które należy przesłuchać w pierwszej kolejności w sprawie zaginięcia Zbigniewa i Aleksandry, są Mariusz i Krzysztof. To oni widzieli ojca i jego córkę po raz ostatni. Byli z nimi umówieni na spotkanie, a poza tym zeznania świadków wskazywały jasno, że zarówno Zbigniew, jak i Aleksandra bali się mężczyzn. W trakcie rozmowy z policjantami Mariusz przedstawił się jako pracownik firmy Xerox, zajmującej się drukarkami. Zeznał, że ze swojej pensji, która wynosiła około 2000 zł, utrzymuje siebie, swoją konkubinę Małgorzatę oraz ich córkę. Zapytany o zniknięcie Zbigniewa, stwierdził, że na ten temat wie nie za wiele i podejrzewa, że wpadł w problemy finansowe. Być może nawet sam sfingował własne porwanie, żeby się z nich wywinąć. Przyznał jednak, że widział się ze Zbigniewem pomiędzy 4 a 6 kwietnia 2006 roku. Mężczyzna miał go wtedy poprosić i towarzyszącego mu kuzyna Krzysztofa o podwózkę do Starej Miłosnej, gdzie obecnie przeprowadzał w mieszkaniu remont. Podobnie zeznał też Krzysztof, także nie był pewien, kiedy dokładnie to się zdarzyło. Pamiętał jednak, że był wtedy w drodze po zakupy. Dlaczego Zbigniew miał ich prosić o podwózkę? Przecież miał własny samochód. Otóż chodziło o to, że jego auto miało być wtedy w warsztacie, a on właśnie potrzebował podwózki, bo na miejscu miał się spotkać z osobą, która przeprowadzała ten remont. Mężczyźni postanowili pomóc Zbigniewowi i w trójkę pojechali na miejsce. Potem była też okazja, aby spokojnie porozmawiać przy drinkach, które robił kuzyn Mariusza. Więc to nie było tak, że przy okazji gdzieś go podwieźli i pojechali, tylko już tam zostali na miejscu i razem postanowili spędzić trochę czasu. Krzysztof zeznał też, że na początku tego spotkania Mariusz poprosił go, by skoczył na stację benzynową i przywiózł mu jakieś kanapki. I on tak też zrobił. Z kolei Mariusz dodał jeszcze, że Zbigniew w trakcie spotkania dużo dzwonił, ale nikomu z rozmówców, poza swoim nowym partnerem Jarkiem, nie powiedział, gdzie tak naprawdę jest.
Za każdym razem miał mówić jakieś inne miejsce swojego pobytu. W pewnym momencie Krzysztof zeznał coś, co zainteresowało policjantów. Według jego słów, w pewnym momencie został wyproszony przez Mariusza z pokoju, bo ten chciał postraszyć Zbigniewa. Twierdził, że chodziło o to, aby ten zrzekł się praw rodzicielskich względem Wiktorii, której ojcem biologicznym był Mariusz. Krzysztof nie chciał się w to mieszać, nie wiedział więc, na czym to straszenie miało polegać. Wiedział tylko, że kuzyn założył mężczyźnie opaskę na oczy. Potem miało być tak, że Zbigniew zadzwonił do agenta ubezpieczeniowego i umówił się z nim na spotkanie w Starej Miłosnej. A na pytanie, po co mu polisa opiewająca na 2 miliony złotych, odpowiedział, że chodzi o zabezpieczenie nowego dużego interesu na Mazurach, który właśnie otworzył. Łącznie to spotkanie miało trwać do godziny 22. Potem Mariusz i Krzysztof odwieźli Zbigniewa do Warszawy i zostawili w pobliżu domu towarowego Smyk, czyli budynku zlokalizowanego przy ulicy Kruczej 50, w samym centrum Warszawy. Na temat samego Zbigniewa Mariusz powiedział policjantom, że jest to dobrze zarabiający mężczyzna, bardzo rozrywkowy gej i osoba, która bez mrugnięcia okiem potrafi okłamywać bliskie sobie osoby. Z tej opowieści wynikało, że znajomi byli od mężczyzny niemal uzależnieni. Niejako był ich sponsorem. Nawet jednej znajomej miał sfinansować ślub w Australii. Nie za dobrze Mariusz się też wypowiedział o córce Zbigniewa, czyli Aleksandrze, twierdząc, że jest łasa na pieniądze ojca, dlatego jest mu posłuszna i wybacza mu wiele niepoprawnych zachowań. Mężczyzna zwierzył się też policjantom z relacji, jakie łączyły go od początku z tą rodziną. Wspomniał m.in. o grupie oazowej przy parafii, do której dołączył za pośrednictwem Zbigniewa i księdza Piotra, który zabrał go na obóz, kiedy ten miał 16 lat. Wtedy też powiedział coś bardzo szokującego, bo stwierdził, że to właśnie na tym obozie Zbigniew spał z nim w jednym łóżku i chciał z nim współżyć. Mariusz wtedy odmówił i więcej to już się nigdy nie powtórzyło. Z kolei podczas przesłuchania Krzysztofa śledczy zapytali go, czy wraz z Mariuszem i Zbigniewem byli tylko w Starej Miłosnej, czy też może zdarzyło im się pojechać gdzieś indziej, na przykład na działki w Połtusku. Policjanci nie tylko byli ciekawi, co na to odpowie mężczyzna, ale także obserwowali jego reakcję. Od razu zauważyli, że to pytanie wywołało w nim nerwowość. Mężczyzna niemal od razu zaczął zaprzeczać i przekonywać, że na tych działkach to był jedynie ze swoją dziewczyną, by posprzątać domki letniskowe po zimie, ale z tymi mężczyznami absolutnie nie. Dodał też, że miało to miejsce 13 i 14 kwietnia. Po zakończeniu przesłuchań tych mężczyzn, policjanci uznali, że dobrze będzie porozmawiać też z Małgorzatą, nadal żoną Zbigniewa. Wydawało się jednak, że kobieta nie wykazuje większego zainteresowania zaginięciem męża. Z jej zeznań wynikało jednak, że najprawdopodobniej nie wiedziała nic o tym, że Zbigniew i Aleksandra mieli być u niej danego dnia. Założyli też, że kobieta nie wiedziała nic o poczynaniach Mariusza i nie brała udziału w jego planie. Choć mieli przeczucie, że mogła doskonale orientować się w tym, co się takiego wydarzyło. Na razie nie mieli jednak na to żadnych dowodów. Sama Małgorzata twierdziła, że cała ta sprawa to kompletna bzdura, a Zbigniew najpewniej wyleguje się teraz na plaży wraz ze swoim kochankiem. Zeznała też, że jej małżeństwo było nieudane. Opowiedziała też o wszystkich seksualnych ekscesach męża, o zmuszaniu jej do seksu grupowego, a nawet o tym, że myślała o tym, by odebrać sobie życie. Tak bardzo była nieszczęśliwa w tym związku.
Zapytana, kiedy po raz ostatni widziała męża, odpowiedziała, że było to 27 lutego, czyli aż półtora miesiąca wcześniej, podczas urodzin Wiktorii, jej młodszej córki. Zastanawiające było jednak to, że Małgorzaty w ogóle nie martwił brak kontaktu ze strony starszej córki, Aleksandry. Zapytana o to, tłumaczyła, że nastolatce już wcześniej zdarzały się okresy, w których znikała i się buntowała. Liczyła więc, że jak chwilę poczeka, to znów będzie dobrze. Oznajmiła jednak, że z córką rozmawiała 11 kwietnia. Dzwoniła wtedy do niej, a Aleksandra przywitała ją radośnie i mówiła, że jedzie gdzieś z ojcem samochodem. Ostatnią osobą, którą w tym momencie śledcze postanowili przesłuchać, był agent ubezpieczeniowy, który 5 kwietnia miał pojawić się w Starej Miłosnej. Mężczyzna potwierdził, że tego dnia miał podpisać umowę ze Zbigniewem i że w domu był obecny jeszcze jeden mężczyzna, który jego zdaniem czuł się tam dosyć swobodnie. Zapamiętał też, że ten drugi mężczyzna niewybrednie żartował, że ma pewien pomysł na biznes. Chciał ubezpieczyć kogoś na dużą sumę, zlikwidować tę osobę i zgarnąć kasę z ubezpieczenia. Takie niby żarciki. Jak już wiemy, do podpisania umowy jednak finalnie nie doszło, ze względu na konieczność wykonania tych badań lekarskich i audytu finansowego. W związku z tym mężczyzna opuścił to mieszkanie i czekał na dalsze dokumenty, aby później móc dokończyć formalności. Więcej już Zbigniew się do niego nie odezwał. Policjanci nie poprzestali na przesłuchaniach. Sprawdzili też mieszkanie Zbigniewa, a w nim znaleźli kartkę zapisaną odręcznym pismem. Wynikało z niej, że mężczyzna uważał, że chodzi o pieniądze. W domyśle, że Mariusz chce zabezpieczyć Małgorzatę. I że wszystko musi on zrobić, bo oczywiście Mariusz nie będzie tego mógł zrobić. Też z tego powodu, że po prostu nie miał pieniędzy. Zbigniew w tej notatce zapisał też, że prawdopodobnie Mariusz boi się jego reakcji na rozwód, bo nie wie, jak potoczy się kwestia podziału majątku. Oczywiście śledczy przekazali tę kartkę do analizy, aby zweryfikować, czy faktycznie napisał ją Zbigniew. I po pewnym czasie takie potwierdzenie przyszło. Bez żadnych wątpliwości był to charakter pisma Zbigniewa. Kolejnym działaniem, jakie podjęto, było przeszukanie domku letniskowego w okolicy Półtuska. Co prawda, znaleziono tam kołdrę, śpiwór i taśmę klejącą, ale nie można tego było uznać za dowody zbrodni. Co dosyć zastanawiające. Kilka miesięcy później domek ten spłonął w tajemniczych okolicznościach, więc nic więcej nie udało się już w nim zbadać, choćby śladów krwi. Następnie sprawdzono logowania telefonów oraz połączeń z telefonów zaginionych, a także Mariusza. Wszystko wskazywało na to, że w tamtym czasie Mariusz i Małgorzata zamienili się telefonami. To właśnie z jej telefonu przychodziły wiadomości z prośbą o pilne spotkanie. Logowania wskazywały natomiast na to, że Zbigniew i Jola 10 kwietnia cały dzień spędzili w Półtusku. Jedynie telefon Oli późnym wieczorem logował się na trasie Półtusk-Warszawa, a następnie w pobliżu mieszkania Piotra, jej chłopaka, czyli na Brudnie. Taki stan rzeczy potwierdzał, że zeznania Piotra na temat wizyty Aleksandry tamtej nocy i ranka były prawdziwe. Ustalono też, że dziwne, nietypowe dla Oli SMS-y, które potem były wysyłane do Piotra, musiał pisać Mariusz, by zapewnić sobie alibi. Śledczy postanowili skonfrontować z tym mężczyznę i zapytany o to, czy rzeczywiście podwoził Olę do Piotra na Brudno, powiedział, że tak. Twierdził natomiast, że dziewczyna zostawiła u niego w samochodzie torbę i pisał z nią w tej sprawie SMS-y. Jak się potem okaże, popełnił drobny, ale znaczący błąd. Wysłał informację ze swojego telefonu do Oli
o pozostawionej torbie przed tym, zanim w ogóle dziewczyna o nią zapytała. Czyli mówiąc jeszcze dokładniej, udzielił odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane chwilę później. Prawdopodobnie więc oba SMS-y napisał sam Mariusz. Zanim Piotr, chłopak Aleksandry, poszedł na policję, to rozpoczął poszukiwania na własną rękę. Poprosił też kilku znajomych, aby mu w tym pomogli. Ci z kolei twierdzili, że mężczyzna zachowywał się dosyć dziwnie. Wydawał się być taki przestraszony. Zastanawiające jest też to, że nie powiedział od razu policjantom o tym, że Ola pojawiła się u niego w dniu porwania. Powiedział o tym dopiero po tygodniu. To sprawiło, że znajomi zaczęli podejrzewać, że może nawet i sam Piotr ma coś wspólnego z zaginięciem Aleksandry. Natomiast nie znaleziono żadnych dowodów, które jakoś by go łączyły z tym zaginięciem. W jego kontekście jest jeszcze jedna ważna kwestia, mianowicie Piotr sugerował, że być może to wcale nie Mariusz stoi za tym porwaniem, a ktoś inny. Tylko że już nie potrafił wskazać, kto to niby miałby być. Ola miała też różne konta w internecie. I co zastanawiające, po tym jak zaginęła, ktoś się na nie logował. Śledczy jednak szybko ustalili, że nie była to ona, a że prawdopodobnie był to jej chłopak. Piotr wierzył też, że Mariusz ma powiązania ze światem przestępczym. Mówił nawet, że ma pseudonim Bolo. Ale śledczy, którzy dotarli do swoich informatorów, uzyskali informację, że nie była to prawda. Policjanci szukali też wskazówek wśród dalszej rodziny i znajomych zaginionych, jednak nikt nie wniósł nic do sprawy. Mama Małgorzaty była przekonana, że Zbigniew upozorował porwanie. Przedstawiła go jako nastawionego na pieniądze kłamcę i krętacza. Z kolei mama samego Zbigniewa mówiła, że ma przeczucie, że cała ta sprawa nie jest związana ani z Małgorzatą, ani z Mariuszem. Pojawiły się też pogłoski, jakoby mężczyzna był widziany przed mieszkaniem swojej mamy. Jednak była to mało wiarygodna plotka, która miała swój początek w sklepie osiedlowym. Widziana miała być też Aleksandra. Dostrzegła ją koleżanka ze szkoły, kiedy wyraźnie smutna i przygaszona jechała w srebrnym samochodzie marki Renault. Ale kiedy zobaczyła znajomą, od razu odwróciła głowę. Policjanci doszli jednak do miejsca, w którym zdali sobie sprawę z tego, że nie można było jednoznacznie stwierdzić, co się stało, ani postawić komukolwiek zarzutów w sprawie porwania Zbigniewa i Aleksandry. Śledztwo trwało nadal, ale w międzyczasie wydarzyły się kolejne złe rzeczy. 7 marca 2007 roku przypadał w środę. Był to zwykły dzień pracy. Tego dnia, bez śladu, zniknął pewien mężczyzna. 56-letni Henryk, instruktor tańca, tańczący tango w szkole Złota Milonga. Taniec był jego wielką pasją, którą kontynuował nawet po założeniu rodziny, nie zważając na ironiczne komentarze swojego otoczenia. Na co dzień mężczyzna dobrze zarabiał. Pracował jako projektant linii energetycznych i był uznawany za dobrego fachowca. Miał żonę i dwie dorosłe już córki. Wspomnianego dnia nie czuł się najlepiej. Doskwierało mu przeziębienie. Chciał nawet zrezygnować z zajęć, ale nie chciał zawieść swojej partnerki tanecznej. Dlatego ostatecznie udał się na zajęcia do Domu Kultury przy ulicy Grójeckiej w Warszawie. Około godziny 22:30 odprowadził swoją partnerkę taneczną i wrócił do samochodu, po czym udał się do domu. Ostatni raz był widziany przez parkingowego pod swoim blokiem, kiedy około godziny 23:00 przyjechał samochodem, zaparkował i z reklamówką w dłoni skierował się w stronę swojego mieszkania. Nigdy tam jednak nie dotarł. Rodzina bardzo się martwiła, ale Henryk był dorosłym mężczyzną
i mimo wszystko należało dać mu trochę czasu na powrót. Jeszcze tej samej nocy, koło godziny pierwszej, ktoś próbował wybrać pieniądze z jego kont za pomocą kart bankomatowych. Niestety z monitoringu przy bankomatach nie udało się ustalić, kto je wypłacał. Minęły 2 dni, a nadal nie było wieści od Henryka, aż w końcu jego córka dostała dziwnego SMS-a, w którym ojciec ją poinformował, że musi załatwić kilka spraw i wróci za 2 tygodnie. Teoretycznie taka wiadomość powinna ją uspokoić, ale stało się dokładnie na odwrót. SMS w ogóle nie brzmiał jak te, które do tej pory pisał do niej ojciec. A na dodatek nadawca zwrócił się do niej Iwonko, czego nigdy mężczyzna nie robił. Z kolei zupełnie inną wiadomość otrzymała żona mężczyzny. W tej nadawca pisał, że Henryk potrzebuje aż 50 tysięcy złotych na pilną spłatę długu i prosił żonę o przelanie tej kwoty na jego konto bankowe. Po kilku dniach przyszedł jeszcze jeden SMS, również brzmiący bardzo desperacko. Mężczyzna informował w nim, że nazajutrz ma ostateczny termin spłaty pieniędzy. A jeśli tego nie zrobi, nie będzie już mógł się odzywać, a dłużej tak nie wytrzyma. Zarówno córka, jak i żona Henryka były cały czas w kontakcie z policjantami i wraz z nimi pisały SMS-y z pytaniami, na które odpowiedzi mógł znać tylko mężczyzna. W ten sposób chciano sprawdzić, czy Henryk żyje, ale wiadomości te pozostały bez odpowiedzi. Idąc na policję, bliscy Henryka wiedzieli, że coś jest nie tak. Nie wiedzieli tylko, czy ta kwestia długów to prawda, czy też próba wyłudzenia pieniędzy. Liczono, że z pomocą policjantów uda się sprowadzić mężczyznę do domu. Niestety, po tych wiadomościach już więcej się nie odezwał. Ostatnia wiadomość została wysłana 13 marca, tuż przed północą. Brzmiała ona bardzo niepokojąco, że mija ostateczny termin spłaty długów. Śledczy ustalili, że numer był prepaidowy, czyli przedpłacony. Policjanci jednak po numerze e-mail byli w stanie namierzyć sam aparat. Został zakupiony w dniu zaginięcia Henryka przez kogoś w Komisie w Pułtusku. Pracownik doskonale pamiętał, komu sprzedał aparat. Był to jego kumpel Krzysztof, dokładnie ten sam, który był kuzynem Mariusza. Nie potrzeba było więc zbyt wiele czasu, aby następnie tajemnicze zaginięcie Henryka połączyć z samym Mariuszem. W jaki sposób to się stało? Otóż okazało się, że osobą, która łączyła tych dwóch mężczyzn, była Małgorzata. To ona okazała się być partnerką taneczną Henryka. A kobieta w wolnych chwilach chodziła na zajęcia tańca. Jeszcze raz przeanalizowano kartę kredytową mężczyzny i okazało się, że jak już wcześniej wspomniałam, faktycznie ktoś próbował wybrać pieniądze z bankomatu, ale było to bezskuteczne, bo na koncie Henryka brakowało pieniędzy. Mimo to podjęto 15 takich prób na różnych bankomatach, a jeden z nich znajdował się niedaleko bloku przy ulicy Wolskiej, w którym mieszkał Mariusz. Policja dotarła także do kamer, które zarejestrowały srebrny samochód marki Renault. Dokładnie takim poruszał się Mariusz. I to auto na tych nagraniach podjeżdżało do wskazanych bankomatów. Ale z tego wszystkiego najważniejszym tropem był właśnie ten trop zakupu telefonu przez Krzysztofa. Te wszystkie informacje sprawiały, że policjanci byli pewni, że to Mariusz stoi za zaginięciem Henryka. Niestety, pomimo tych wszystkich poszlak, nadal było ich za mało, by postawić Mariuszowi jakiekolwiek zarzuty. Oczywiście śledczy postanowili to skonfrontować z mężczyzną, ale ten twierdził, że nie zna Henryka i nigdy go na oczy nie widział. Przy okazji policjanci wyśledzili także, że telefony Aleksandry i Mariusza logowały się do sieci blisko siebie, pod Pułtuskiem, gdy Mariusz pisał do Oli, że zostawiła torbę w jego samochodzie.
I co już wcześniej podkreślałam, najważniejszym tutaj punktem było to, że najpierw jakby Mariusz odpowiedział, a potem dopiero wysłał z telefonu Oli pytanie. Tak jakby pomylił kolejność. Mimo tego nadal śledztwo stało w miejscu. Nie było żadnych dowodów, które mogłyby sprawić, że komukolwiek będzie można postawić zarzuty. Policjanci intensywnie myśleli, co zrobić dalej. Ale wtedy ich rozważania przerwało kolejne zaskakujące wydarzenie. Łącznie minęło już półtora roku, gdy w grudniu 2008 roku doszło do kolejnego tajemniczego zaginięcia. Tym razem zniknął ksiądz imieniem Piotr, posługujący w parafii na warszawskiej Sadybie. 6 grudnia większość z nas na pewno kojarzy jako Mikołajki, dzień, który bardzo lubią dzieci ze względu na prezenty. A w kościele katolickim jest to święto na cześć Mikołaja, biskupa Miry. W tym okresie panuje już typowo świąteczna atmosfera. Ludzie przygotowują się do Wigilii i Bożego Narodzenia. Zapraszają bliskich, czasem robią już plany na Sylwestra. Dla wielu osób jest to wręcz ulubiony czas w roku. Mikołajki w 2008 roku wypadały w sobotę. Wieczorem tego dnia ksiądz Piotr po rozmowie telefonicznej wyszedł nagle z plebanii i nikomu nic nie mówiąc wsiadł do swojego samochodu marki Honda, a następnie odjechał. Świadkiem tej rozmowy była jego siostrzenica. Pamiętała, że wujek powiedział do rozmówcy: jak to jest, że ty mnie widzisz, a ja ciebie nie? Wyglądając przy tym przez okno. Niestety wujek jej nie wyjaśnił, z kim rozmawiał, ani gdzie i po co wyjeżdża. Zabrał ze sobą 2 telefony komórkowe, ale mimo to nie kontaktował się z nikim, ani nikt od tamtego momentu nie miał z nim kontaktu. 2 dni później, 8 grudnia, zaginięcie duchownego zgłosił proboszcz tej parafii, który mieszkał z księdzem Piotrem. Twierdził, że upłynęły już 2 dni, a ksiądz Piotr nadal nie odbiera telefonu. Śledczy rozpoczęli więc od namierzenia telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie do księdza Piotra, bezpośrednio przed jego zniknięciem. Okazało się, że ten telefon zgubił syn pewnej kobiety, a stało się to w pobliżu stacji paliw w Starej Miłosnej. Śledczym szybko udało się więc ustalić 2 ważne rzeczy. Pierwsza była taka, że ksiądz był znajomym znanego im już Mariusza, a do tego zaginionego prawie 3 lata wcześniej Zbigniewa. Znała go także Aleksandra oraz Małgorzata. Oznaczało więc, że był to ten sam ksiądz, który był już w parafii na Woli wtedy, kiedy do grupy kościelnej za namową Zbigniewa dołączył nastoletni Mariusz. Oczywiście policjanci od razu skierowali się w stronę Mariusza, aby dowiedzieć się, o co chodzi, dlaczego kolejna osoba z jego otoczenia zniknęła. Zapytany o tę znajomość mężczyzna wyparł się kontaktów z księdzem Piotrem i twierdził, że go nie zna. Ale zupełnie co innego zeznała mama zaginionego Zbigniewa. W międzyczasie funkcjonariusze dokonali także rewizji w mieszkaniu zaginionego księdza. Dostarczyła ona dowodów na to, że liczne znajomości księdza miały charakter homoseksualny. Policjanci ustalili także, że faktycznie od momentu, kiedy Mariusz opuścił plebanię księdza, to nie utrzymywał z nim żadnego kontaktu, ale na 2 czy 3 miesiące przed zaginięciem mężczyzny mieli się jednak skontaktować. Było więc to potwierdzenie, że Mariusz i ksiądz się znali. Rozpoczęło się kolejne śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia, z którym ponownie mógł być powiązany Mariusz. I ponownie znaleziono tropy, które prowadziły do mężczyzny. I tym razem przesłuchano Krzysztofa, który zeznał, że jego kuzyn faktycznie któregoś dnia znalazł telefon w pobliżu stacji benzynowej. Z kolei im więcej śledczy dowiadywali się o życiu księdza, tym więcej mieli podejrzeń, że
mogło coś między nim a Mariuszem się wydarzyć. Oprócz tego, że znaleziono dowody na to, że ksiądz utrzymywał wiele homoseksualnych kontaktów, odkryto u niego także pornografię, a następnie ujawniono, że ksiądz molestował różne ofiary, które potem złożyły w tej sprawie zeznania. Prawie pół roku po zaginięciu mężczyzny znaleziono też jego samochód. Znajdował się on w Warszawie przy ulicy Powsińskiej, zaledwie 600 metrów od parafii. Pojazd oczywiście przebadano. Przeprowadzono między innymi badanie osmologiczne, które wskazywało na to, że przebywał w nim Mariusz. A na dodatek, z całą pewnością stało się to nie wcześniej niż 30 dni temu. Bo tylko tyle utrzymują się ślady zapachowe. Czyli jeśli je znaleziono, to oznaczało, że w ciągu ostatnich 30 dni mężczyzna musiał być w tym samochodzie. Jaki był kolejny wniosek? Ano taki, że po zaginięciu księdza Mariusz musiał poruszać się tym pojazdem. W obliczu nowych śladów w sprawie zaginięcia księdza Piotra oczy policjantów ponownie skierowały się na Mariusza. Postanowili, że czas go przesłuchać, żeby skonfrontować z najnowszym odkryciem. Chodziło tutaj o te ślady osmologiczne. Zabrano więc na komisariat zarówno Mariusza, jak i Krzysztofa, umieszczając ich w osobnych pokojach i przesłuchując w tym samym czasie, żeby wywrzeć na nich presję. Tym razem taka rozgrywka przyniosła oczekiwany rezultat. Miało to miejsce we wrześniu 2009 roku. W końcu mężczyźni zaczęli mówić. Mariusz zeznał, że faktycznie zna księdza. Dokładniej poznał go, kiedy był nastolatkiem i uczęszczał do młodzieżowej oazy przy jego parafii. Wyznał też, że ksiądz molestował go seksualnie. I właśnie dlatego, gdy ukończył 18 lat, postanowił zerwać kontakty ze swoim oprawcą i żyć dalej pomimo doświadczonej krzywdy. Choć było to ważne wyznanie, to prawdziwy przełom przyniosło dopiero zeznanie Krzysztofa, który powiedział, że to Mariusz zabił Zbigniewa i Olę pod Półtuskiem ponad 3 lata wcześniej. Kuzyn z kolei miał go później tam wysłać, żeby posprzątał ten domek po zabójstwach. I pokrywało się to z datą, którą wcześniej mężczyzna podawał jako datę, kiedy pojechał tam wraz z dziewczyną posprzątać domek po zimie. Krzysztof powiedział, że o nic nie pytał, że się bał. Po prostu wykonywał polecenia kuzyna. Samochód, którym wtedy jechali, gdy doszło do zbrodni, został później dokładnie wyczyszczony i nie znaleziono tam żadnych śladów użytkowania czy żadnych śladów biologicznych. Jedynie środek chemiczny, który użyto do wyczyszczenia auta. Śledczy później ustalili, że specyfik ten miał zakupić sam Krzysztof na jednym z portali internetowych. Do tego, gdy mężczyźni zostali zabrani na komendę, znaleziono przy nich mnóstwo podejrzanych przedmiotów. Między innymi czarne ubrania, chusty na twarz, lornetkę, opaski zaciskowe, łopatę, atrapę broni i skradzione tablice rejestracyjne. Wyglądało więc to tak, jakby ktoś szykował się do przestępstwa. Nawet sam Mariusz zaczynał się orientować, że wszystko to wygląda źle, że pora chyba wyznać prawdę. Mężczyźni zostali zatrzymani 14 września, potem byli trzymani całą noc i 15 września o 5:58 po bezsennej nocy znów postanowiono ich przepytać. Przesłuchanie miało miejsce na drugim piętrze Pałacu Mostowskich, czyli w siedzibie Komendy Stołecznej Policji. To właśnie w tym miejscu Mariusz przyznał się nie tylko do porwania, ale i zabójstwa Zbigniewa, jego córki Aleksandry, tancerza Henryka i księdza Piotra. Wszystko zaczęło się od tego, że nagle Mariusz nieoczekiwanie wyznał, że wie, gdzie znajduje się ciało księdza Piotra. Przy okazji, gdy później siostrzenicy księdza pokazano zdjęcie Mariusza,
to rozpoznała go jako mężczyznę, którego widziała wcześniej, w październiku, pod plebanią, gdy czekał na księdza. Mariusz nie tylko opowiedział, co się wydarzyło, ale także naszkicował mapę. Kiedy jednak policjanci zabrali go we wskazane miejsca, to choć zgadzało się wszystko, co Mariusz opisał i narysował, to jednak nie znaleziono ciała. Mariusz tłumaczył, że zabił duchownego w akcie zemsty, za krzywdy, jakich doznał w przeszłości, i że to on wybawił księdza z plebanii w grudniu 2008 roku. Opisał, że zakneblował księdza, skrępował mu ręce i nogi taśmą klejącą, a następnie go udusił. Policjant, który tego dnia przesłuchiwał mężczyznę, powiedział potem przed sądem, że Mariusz opowiadał o tym bez najmniejszych emocji. Po nieudanej próbie wskazania miejsca ukrycia ciała, Mariusz podjął kolejne, ale i te niczego nie przyniosły. Pomimo wykorzystania specjalistycznego sprzętu, niczego nie znaleziono. Chwilę później Mariusz niemal od razu przyznał się też do zabicia Henryka, instruktora tańca. Wyjaśnił, że zaczaił się na mężczyznę w pobliżu jego bloku i kiedy ten wracał, zwabił go do ciemnego miejsca i tam zaatakował. Henryk wyjawił mu wtedy kody PIN do swoich kart w zamian za darowanie mu życia. Jednak mimo to Mariusz ukradł mu karty i udusił mężczyznę. To było brakującym elementem układanki w śledztwie w tej sprawie, bo tłumaczyło podejrzane aktywności w kilku bankomatach w dniu zaginięcia Henryka. Mariusz zeznał, że wysłał do tych bankomatów Krzysztofa, któremu udało się wypłacić 10 tysięcy złotych, zanim wyczerpał limity na kontach. Potem wyznał też, że zamordował również Zbigniewa i jego córkę Aleksandrę. Twierdził, że chciał pozbyć się męża swojej kochanki, żeby mógł z nią i swoją córką zamieszkać w domu mężczyzny starej miłosnej. Ale dlaczego pozbył się Oli? Bo stała się przypadkowym świadkiem i nie mógł ryzykować. Jeśli chodzi o lokalizację ciał Henryka, Zbigniewa i Aleksandrę, to Mariusz nie był w stanie w 100% powiedzieć, gdzie pozbył się ich ciał. Zeznał, że Henryka zakopał w lesie w okolicach Muławy, a Zbigniewa i Olę w lesie w okolicach Półtuska. Dodał, że raczej nie trafiłby już w tamto miejsce. Do dziś ich ciał nie odnaleziono. Gdy policjanci myśleli już, że mają sukces w tej sprawie, że w końcu udało się znaleźć odpowiedzi na dręczące ich pytania, to okazało się, że Mariusz postanowił odwołać swoje wcześniejsze zeznania. Zrobił to jeszcze tego samego dnia. Nagle uznał, że zostały one na nim wymuszone poprzez przemoc ze strony jednego z przesłuchujących. Mówił więc tylko to, co chcieli usłyszeć. Kolejny raz na te same pytania odpowiadał z lekceważeniem. Twierdził, że owszem, bywał w Półtusku, bo przecież stamtąd pochodzi, ale nie chciał wyjaśnić, skąd pojawiły się dodatkowe pieniądze na jego koncie. Natomiast jeśli chodzi o to, że jeździł z Krzysztofem w różne miejsca, gdzie być może doszło do zbrodni, to nie widział w tym nic podejrzanego. Miał prawo jeździć na wycieczki. Podobnie do Mariusza zachowywał się jego kuzyn. Początkowo pękł, przyznając się do udziału w zbrodniach popełnionych przez Mariusza, ale później też zaczął twierdzić, że został do tego zmuszony groźbami i odwołał swoje zeznania. Wobec takiego ruchu ze strony obu mężczyzn policjanci zdecydowali się na badania wariografem. Przeprowadzono je zarówno na nich, jak i na Małgorzacie, żonie Zbigniewa. Śledczy poprosili też o pomoc Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, przesyłając tam akta sprawy i prosząc o weryfikację, kiedy mężczyźni mogli kłamać, a kiedy mówić prawdę. Wyniki okazały się jednoznaczne. Stwierdzono, że zarówno Mariusz, Krzysztof, jak i Małgorzata mają wiedzę na temat tego, co stało się ze wszystkimi czterema zaginionymi osobami.
Mariusz bardzo silnie reagował na pytania o miejscu ukrycia zwłok i choć starał się oszukać wariograf, manipulując oddechem, sztuczki te nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. To, co chyba najbardziej w tym wszystkim zaskakuje i na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to to, że wyszło, że Małgorzata była świadoma tego, co stało się z jej mężem i córką i że pomimo tej świadomości, że to jej partner skrzywdził jej dziecko, nadal przy nim trwała. Oprócz tego wydano opinię, że Mariusz jest osobą poważnie zaburzoną, która nie akceptuje swoich skłonności seksualnych i żyje w ciągłym wyparciu tej części swojej osobowości. Pojawił się nawet dalszy wniosek, że jego zachowanie jest typowe dla seryjnych morderców. Tutaj wskazano głównie na to, że mężczyzna nie podawał prawdziwego miejsca ukrycia ciał oraz że przyznawał się do winy, a potem ciągle zaprzeczał. Cały czas też szukano innych obciążających Mariusza dowodów i poszlak. Sprawdzono dwa samochody, którymi poruszał się mężczyzna, Opla oraz Renault. Jak się okazało, oba zostały bardzo dobrze wysprzątane. Wręcz za dobrze, do tego stopnia, że nie znaleziono w nim niczego. Nawet śladów, które są typowe dla użytkowania samochodu. W jednym z aut wymieniono także wykładzinę w bagażniku. Kolejnym krokiem było to, że przeszukano także mieszkanie Mariusza. Znaleziono tam pojemnik ze specyficzną substancją, którą biegli z zakresu fizykochemii zaklasyfikowali jako silną zasadę, która często przez morderców była wykorzystywana do rozpuszczania ciał swoich ofiar. Niestety biegły przekazał też śledczym informację, że jeśli zwłoki ofiar zostały rozpuszczone, to w miejscu ich pozostawienia nie znajdzie się już żadnych szczątków, a jedynie odczyn gleby będzie bardziej zasadowy. Gdy ta informacja dotarła do matki Zbigniewa, to kobieta rozpaczała później, że najprawdopodobniej Mariusz rozpuścił ciała jej syna i wnuczki w wannie, która znajdowała się w domku letniskowym w Pułtusku. Niestety, jak mówiłam, nie było szans już tego sprawdzić, dlatego że domek ten został spalony. Ustalono, że ktoś podpalił go od środka. Nie było śladów włamania z zewnątrz. Natrafiono tam co prawda na wannę wypełnioną gołębimi odchodami. Biegli wpadli na pomysł, aby zbadać odchody tych ptaków. Skupiono się tutaj na zasadowości i właśnie gdyby był odpowiedni wynik, to można by uznać, że tutaj doszło do rozpuszczenia tych ciał. Ale właściwie okazało się, że jest to niemożliwe do ustalenia. Dlatego, że właśnie odchody tych gołębi zepsuły te badania. Okazało się, że bardzo wpływają na odczyn i nie można na tej podstawie stwierdzić niczego. Mimo tego, w obliczu tych wszystkich dowodów i poszlak, ustalono, że Mariusz zostanie oskarżony o czterokrotne zabójstwo, a Krzysztof o pomoc mordercy. Zatem akt oskarżenia trafił do sądu 15 grudnia 2011 roku. Dokument liczył 61 stron, a prokurator punkt po punkcie wymienił w nim logiczny łańcuch zdarzeń. Najmocniejszą poszlaką miały być SMS-y. Kluczowe były także miejsca logowań telefonów oraz badanie wariografem, które choć samo w sobie nie jest kluczowym dowodem, to jednak wiele pokazuje. Istotne znaczenie miały także wyniki badania osmologicznego, które zostało wykonane w aucie księdza. Do tego dołączono także opinie biegłych, psychologów i seksuologów, którzy próbowali wytłumaczyć motyw, jakim mógł się kierować Mariusz. W środowisku komentowano jednak, że prokurator miał wiele odwagi, aby ten akt oskarżenia przygotować. W końcu nie znaleziono żadnego ciała. Jako motywy, którymi kierował się mężczyzna, uznano skomplikowane relacje seksualne pomiędzy sprawcą, ofiarami i Małgorzatą oraz chęć uzyskania korzyści majątkowych w przypadku Zbigniewa,
zazdrość i motywy finansowe w przypadku Henryka, zemstę w przypadku księdza Piotra i w przypadku Oli chęć pozbycia się świadka. Choć w kwestii nastolatki, jej znajomi w trakcie procesu zeznawali, że Ola miała im sygnalizować, że konkubent matki ją zastrasza, szantażuje i wymusza pieniądze od ojca. Twierdziła też, że śledził ją jakiś srebrny Opel, który miał należeć właśnie do Mariusza. Żyła w poczuciu strachu i prosiła znajomych, aby ci odwozili ją do szkoły. Ogólnie, według sądu, przeważały motywy seksualne. Było tak zarówno w przypadku Zbigniewa, z którym Mariusz dawniej sypiał, jak i Henryka, w którym upatrywał rywala o względy Małgorzaty, oraz Piotra, któremu miał za złe molestowanie przed laty. Opinie biegłych psychologów, którzy przebadali mężczyznę, nie pozostawiały złudzeń. Uznano, że ma on osobowość psychopatyczną, skłonności do kłamania i narzucania innym swojej woli, niskie poczucie winy oraz ponadprzeciętną inteligencję. Mariusz studiował nawet psychologię kliniczną, jednak studiów ponoć nie ukończył. Nie przeszkadzało mu to, by być doskonałym manipulatorem. Jako dowód może tu posłużyć choćby przykład Małgorzaty, która murem obstawała zakochankiem, pomimo że zamordował on jej męża i córkę. I ona dobrze o tym wiedziała. Na sali mężczyzna utrzymywał posągowy wyraz twarzy. Notował też każde słowo, które padało podczas procesu. Z kolei Krzysztof zachowywał się tak, jakby ta sprawa w ogóle go nie dotyczyła. Można było odnieść wrażenie, że niemal go to nudzi, zasypia w trakcie rozprawy. Do akt sprawy dołączono także nagrania z przesłuchania policyjnego Mariusza, podczas którego przyznał się do wszystkiego. Był to dość mocny dowód. Najbardziej przerażające było to, że mężczyzna wydawał się być spokojny, a do tego jakby się uśmiechał w taki ironiczny sposób. Jakby był dumny z tego, co zrobił. Wydawało się też, że dobrze się bawił, wodząc policjantów za nos, przy wskazywaniu im złych miejsc, w których mieli szukać ciał. Gdy później oskarżył policjantów o pobicie, to oczywiście wyszło, że do niczego takiego nie doszło. Twierdził więc, że adwokat go do tego namówił. Oficjalnie policjanci zostali uniewinnieni od zarzutu pobicia. Jeśli chodzi o same nagrania tego przesłuchania, to Mariusz skomentował, że nagrywano tylko to, kiedy padała satysfakcjonująca policjantów odpowiedź. I dlatego tak to wygląda. Mężczyzna twierdził też, że miał używać słów i zdań, których nawet wcześniej nie potrafiłby sam powiedzieć. Jako przykład podał porwanie dla korzyści majątkowych. Twierdził, że był tak przerażony, że zupełnie nie kontaktował. Tutaj o tyle można mu przyznać rację, że faktycznie to przesłuchanie miało miejsce po nieprzespanej nocy. W końcu skończyły się wszystkie przesłuchania, a sąd stanął przed jedną z najtrudniejszych decyzji, dlatego że wyrok w tej sprawie miał być precedensowy. W pierwszej kolejności pojawiło się precedensowe postanowienie, prawomocne. Otóż 11 września 2012 roku stwierdzono, że ksiądz Piotr zmarł 6 grudnia 2008 roku o godzinie 24. Do jego śmierci miało dojść w miejscowości Zamski Kościelne w gminie Obryte w powiecie Połtuskim. Skąd to miejsce? Zostało ono wskazane przez Mariusza jako miejsce, gdzie doszło do uduszenia i zakopania zwłok księdza. Mimo że nie znaleziono ciała, uznano, że są to wystarczające słowa, aby potwierdzić, że ksiądz nie żyje. Następnie ogłoszono wyrok. Mariusz otrzymał wyrok dożywocia z możliwością przedterminowego ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 40 latach odsiadki. Wyrok ten zapadł w 2014 roku. Dodatkowo oskarżony został pozbawiony praw publicznych na 10 lat, co oznaczało, że w tym czasie nie może m.in. brać udziału w wyborach.
Podczas wydania wyroku mężczyzna nie wyrażał żadnych emocji. A kiedy został wyprowadzony z sali, uśmiechał się do fotoreporterów i sędziów. Krzysztofa sąd skazał na 9 lat pozbawienia wolności za pomoc w zacieraniu śladów zbrodni. Mimo tego, że wina Mariusza wydawała się bezsprzeczna, Sąd Apelacyjny w Warszawie w styczniu 2016 roku uchylił zaskarżony wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Oznaczało to, że Sąd Okręgowy po raz drugi zajmie się tą sprawą. Z czego wynikała ta decyzja? Otóż sędzia wytłumaczył, że podczas rozprawy w sądzie pierwszej instancji nie zapewniono oskarżonym właściwego prawa do obrony. Do tego Małgorzata dała swojemu partnerowi alibi na dzień 11 kwietnia 2006 roku, czyli na dzień zabójstwa swojej córki i Zbigniewa. Twierdziła, że Mariusz był z nią wtedy w domu. Jednak ostatecznie udało się udowodnić za pomocą bilingów i logowań telefonu Mariusza, że z całą pewnością przebywał on wtedy poza Warszawą, a dokładniej w okolicach Pułtuska. Z tego powodu w lipcu 2021 roku Sąd Najwyższy uchylił kasację wyroku i utrzymał w mocy poprzedni wyrok dożywocia, który się uprawomocnił. Mariusz miał wtedy 41 lat. W związku z tym, że Małgorzata złożyła fałszywe zeznania, to postanowiono skierować przeciwko niej akt oskarżenia. W przypadku Mariusza sędzia nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Wręcz zauważył jego brak empatii i skruchy za popełnione czyny. Powiedział, że wręcz nasuwa mu się takie poczucie, że Mariuszowi się podobało to, co robi. A nawet ta regularność, która się u niego pojawiła, była typowa dla seryjnych morderców, więc wcale to nie wróży dobrze na przyszłość. Sam Mariusz twierdził, że jest niewinny. Jego zdaniem zebrane dowody nie były wystarczające. Na wszystko miał wytłumaczenie. Między innymi te rzeczy, które znaleziono w jego samochodzie, jak na przykład atrapa broni, to twierdził, że po prostu lubi survival. A po co mu były opaski zaciskowe? No, montował maty na balkonie, po to. A ślady zapachowe w samochodzie księdza Piotra zostały podłożone. Matka Mariusza nie pogodziła się z wyrokiem. Nie przyjmuje do wiadomości, że jej syn mógłby kogoś zabić. Wierzy, że policjanci się na niego uwzięli. Z kolei matka Małgorzaty próbowała zwalić winę na swojego zięcia, czyli Zbigniewa, mówiąc, że ten był złodziejem, krętaczem i nie można mu było ufać. Uważała, że to nawet sam Zbigniew w akcie zemsty wywiózł gdzieś swoją córkę Olę, żeby właśnie zemścić się na Małgorzacie. Przyjmowała też drugą wersję, że ukrywają się za granicą. Na dzień dzisiejszy, czyli wrzesień 2023 roku, nie znaleziono ciała żadnej z tych osób. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co uważacie o tym wyroku. Czy został zasądzony słusznie? Z góry dziękuję za wasze wypowiedzi na temat tej sprawy. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę, subskrypcje i udostępnienie odcinka. Dziękuję także za wasze wsparcie. Bardzo mi miło, że zaczynacie mnie wspierać na YouTubie i korzystacie z nowych progów. Myślę też, że niedługo przygotujemy sobie jakieś spotkanie online dla wspierających, więc jeśli będziecie mieli ochotę dołączyć, to będzie mi miło. Dziękuję też wszystkim, którzy jeszcze mnie wspierają na Patronite, a zwłaszcza patronom. Adzie, Rafałowi, Magdzie, Annie, Przemysławowi i Kindze. Bardzo wam wszystkim dziękuję za wsparcie, dziękuję też za miłe wiadomości, które mi czasami piszecie odnośnie mojej pracy. To zdecydowanie motywuje. A teraz dziękuję wam za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.